Dzień dobry, drogie dziegarki. Na prośbę wielu z Was postanowiłam pokazać, jak ja w sweterkach wykonywanych z głowy, czy jak to się śmiejemy, z niczego, robię główkę rękawa, która wiem, że sprawia Wam problemy w trakcie robótki, jeżeli chce się wykonać sweterek bez używania gotowego przepisu. Także mam tutaj materiał poglądowy z jednym rękawem. To wygląda tak. Jest to wdzianko piórkowe. Na dole jest ażur. Jeden rękaw jest wszyty, żeby pokazać gotowy efekt, nie czekając na cały proces wszycia. A tutaj mam dziurę, w której powinna mieć rękaw. Także opowiem Wam, jak ja robię rękaw, konstrukcję rękawa wszywanego z tak zwaną główką. Ważne jest, żeby posiadać jakąś dzianinę, może być kupna, jakakolwiek, która pasuje na nas, czyli wiemy, ile mamy pod pachą, ile musi mieć wysokość do ramienia, ile ramię powinno mieć centymetrów. Także pokażę Wam tutaj, jak ja wiem, na podstawie wielu sweterków, które już zrobiłam, że pod pachą powinna mieć około 42 cm. Do tego jest ważne, ile ma dekolt. Tutaj mamy dekolt, już wykończony prostym ściegiem. Ile ma ramię? Ja wiem, że powinna mieć ramię około 9-10 cm. Dekolt ma około 18-19. No i ramionko drugie oczywiście 10. Czyli głębokość naszego uskoku na główkę rękawa tak naprawdę jest wypadkową tego, co mamy w okolicach biustu, a co powinniśmy mieć w dekolcie i na ramieniu. Także ja już mam taki wypracowaną metodę, gdy robię podkrój na pachę, że ten otwór u mnie powinien zawierać około 18-19 cm. Jeżeli chcę luz, posiadać troszkę więcej luzu pod pachą, to jest około 20 cm. I tu właśnie to jest takie między 19 a 20. Czyli tak, mamy uskok na rękaw. Linia ramienia musi być znana, ile ma mieć od dekoltu do końca ramienia i ile ma dekolt. Także jak już to wszystko wiemy, w trakcie robótki, kiedy już wiem, że korpusik kończę, zbliżam się w okolice nad biustem, czyli już powinnam zacząć zamykać oczka na podkrój pachy. Robię to w ten sposób, że najpierw zamykam około 4 oczek. Oczywiście ilość oczek zależy od grubości włóczki i od tych wszystkich centymetrów, jakie mi tu wychodzą. Tutaj w tym sweterku zamknęłam jeden raz 4 oczka, następnie 2 razy 2 oczka, a później 4 razy 1 oczko i już później szłam prosto do góry. Rzeczą, która koresponduje z tym wycięciem na pachę, jest wycięcie rękawa. Także teraz Wam pokażę, jak to w rękawie się stało. Cała dzianina jest już wyprana, bo do wszycia rękawka, do zszycia, do zszywania. Tutaj zostało to wykonane po prawej stronie robótki ściegiem materacowym, o którym już kiedyś był odcinek filmu o zszywaniu dzianiny na prawej stronie ściegiem materacowym. Także tutaj również, jeżeli wiem, że tutaj mam 20 cm, to tutaj długość mojej główki oczywiście też musi wynosić około 20 cm. I tutaj właśnie tak jest, że to jest około 20. Około 20 cm. Moja koleżanka, która kiedyś dawno temu nauczyła mnie robić rękawy z główkami, mówiła, że główka ma sprawiać wrażenie, że jest troszkę za mała do wycięcia
do wycięcia w sweterku, że to później, jak się wpina szpilkami, się ładnie układa. I ona miała rację. Niestety ten proces nauki, on jest bolesny, bo bardzo często się okazuje, że trzeba pruć. I teraz Wam pokażę. Oczywiście ta sekwencja zamykania oczek tutaj się powtórzyła. Czyli jeden raz zamknęłam cztery oczka, później dwa razy dwa, później chyba pięć razy jedno oczko. To oczywiście ładnie widać. Tak, a następnie na zaokrąglenie, żeby główka się zaokrągliła, po tym jednym oczku zamknęłam dwa oczka, później trzy, później cztery, a na końcu wszystkie, które mi zostały, jako w jednej linii są zamknięte. I ta jedna linia zamykania powinna być zawsze wykonywana luźno, czyli żeby nie był bardzo rękawek taki spięty. Wszystkie te zamykania również wykonuje się po tej stronie, żeby było symetrycznie. Zszyty rękaw z boku wygląda tak. Od czoła, że tak to nazwę, wygląda tak, że jest tutaj zaokrąglenie. I teraz Wam pokażę, jak ja wszywam rękaw. Robię to na lewej stronie robótki, że tu mam rękawek. Przewrócę na lewą stronę robótki moją dzianinę. Dzianina jest wykonana z bardzo starej włóczki, którą miałam w zapasach. W ogóle jestem dumna z siebie, że wyrobiłam jakiś stary zapas, nie tylko nowe włóczki. Włóczka jest w składzie podobna do Mohair Luxa, także nawet kolory są podobne. Także komu się bardzo podoba, to w Mohair Luxie znajdzie podobne. Także po przewróceniu na lewą stronę zaczynam od miejsca, gdzie jest szew. Tutaj szwu nie było, ponieważ było dziergane na okrągło do linii pachy i potrzebuję szpilki do tego. Także szpileczki. Wpinam sobie rękaw szpilkami. Zaczynam od szwu i symetrycznie szukam, gdzie jest druga część, czyli składam sobie tę linię zamknięcia oczek na pół, o tak, i wiem, że tutaj jest środek. I ten środek wpinam na szef ramienia. O tak. A teraz układam główkę rękawa do wycięcia pachy. Układam tak, żeby było dobrze. Już wiem z tamtej pachy, że wszystko mi pasuje, także już bez stresu to mogę się... Czasami się okazuje, że główka jest za długa i trzeba ją troszeczkę spłycić. Jak to wtedy moja koleżanka Ewa powiedziała, wszystko jest metodą prób i trzeba robić tak długo, aż będzie dobrze. Także wpinam sobie rękaw z jednej strony. Sprawdzam, czy jest ok. Tutaj jakby troszkę za dużo było. Układam jeszcze raz. Wszystko napinam tak odpowiednio, żeby wiedzieć, czy gdzieś błędu nie robię, bo wtedy się robi tak zwana buła pod pachą. Przechodzę na drugą stronę. O. I też mam wrażenie, że tego rękawa jest jakby za mało, tej linii. Ale jak ułożę to, to się okazuje, że wszystkiego jest ok. Wszystko się układa. Jak już skończę wpinanie, to kontrastową nitką pokażę Wam, jak to wszywam. Oczywiście ja sobie później tę kontrastową nitkę wypruję, ale żeby oko kamery widziało, jak ja to robię, to właśnie użyję takiej kremowej nitki. Także to jest wpięty rękaw po lewej stronie. Wygląda tak. O, tak wygląda. Z tej strony wygląda tak. Na razie wygląda niewyjściowo, ale to jest oczywiście wszystko. Używam kontrastowej nitki. Zaczynam od pachy, od szwu pachy. I tam, gdzie mi się stykały
w jednym miejscu szef i w drugim wkuwam się w część robótki. Tutaj sobie zrobię pętelkę, żeby mi się nie ciągnęło. O tak. Ja używam takiego szwu, który się nazywa, takiego ściegu, który się nazywa ścieg za igłą. Na razie nie będę mocno tego spinać. I tak, tutaj żeby było ładnie widać, żeby oko kamery głównej wszystko widziało. Cofam się o taki kawałeczek, jaki poszłam do przodu. Tak, takich słów używam, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I robię to na krawędzi. Staram się, żeby te odcinki nitek były podobnej długości. Oczywiście, jak będą odrobinę różnej, to tragedii nie ma. Wszak jest to rękodzieło i nie musi być wszystko wykonane od linijki równiutko. Bieżące szpilki wyciągam, żeby mi nie przeszkadzały. Oczywiście za każdym razem naciągając nitkę sprawdzam, czy mi nie ściąga robótki. Proszę, to się mniej więcej tak wygląda. Idę sobie dalej. Tę kontrastową nić potem wypruję i zszyję oczywiście normalną roboczą niteczką. Ale tutaj, żeby Wam pokazać, jak ten ścieg za igłą. Czyli tak, z jednej strony wychodzę dalej. Mam nadzieję, że to widać, że wkuwam się do tyłu, a wychodzę igiełką przed część nitki. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Nie będę wszywać całego rękawa, żeby Wam tutaj pokazywać, ale tak fragment. Ścieg za igłą. Proszę. Wkuwam się do tyłu i wychodzę przed. Tak, myślę, że tyle wystarczy tego pokazania. Z tej strony wygląda to tak. Z tej strony wygląda tak. Oczywiście tutaj na prawej stronie będzie widać te białe nitki. Ale no, o to też chodziło, żeby pokazać, jak ten szef, jak będzie nitką roboczą zrobiony, nie będzie tego białego widać. Także tutaj właśnie jest ten mój szef, który Wam na rękawie wszytym pokaże, że nie widać tych niteczek oczywiście. To jest rękaw wszyty. Wszyty nicią roboczą. Także jest tutaj ta linia utrzymana, nitkę, jakby się tam bardzo przyjrzeć, to oczywiście się znajdzie, widać ją tutaj. Także to jest rękaw szyty, to jest rękaw w trakcie wszywania, konstrukcja sweterka z główką, ważne są centymetry w okolicach biustu, na ramieniu, na dekolcie, a uskok główki zależy od różnicy pomiędzy tym wszystkim, tymi centymetrami, które mamy po drodze. Także główka rękawa jest, żeby samemu zrobić sweterek z główką rękawa, jest jak najbardziej wykonalny. Myślę, że nawet dla średnio zaawansowanych osób, które jeszcze może nie znają wszystkich wzorów, ale uporem i taką chęcią nauczenia się tak naprawdę wszystko jest możliwe. Także zachęcam do próbowania własnych przepisów, modyfikowania istniejących, bo czasami w istniejących przepisach sposób wykonania nam się nie pasuje, główki wychodzą za głębokie, za płytkie. Także same próbujmy, na pewno się uda, a jeżeli w czymś mogę pomóc, to piszcie do nas, na pewno spróbuję pomóc. Także to jest o moim sweterku z główką. Korzystając z tego, jak zazwyczaj bywa w filmach naszych, chciałabym pokazać Wam
troszkę nowości, jakie się u nas pojawiły. Jedną z nich jest taki zestaw drutów skarpetkowych firmy Aldi. Zestaw, który myślę, panie, które lubią dziergać skarpetki, ale nie tylko oczywiście, prawda, to się nazywają druty skarpetkowe, inaczej pończosznicze, ale one również służą do dziergania czapek, rękawów, czasami golfów, gdy nie mamy na krótkiej żółce. Także tutaj mamy przekrój różnych rozmiarów i długości. Te krótsze służą do dziergania skarpet, te dłuższe zazwyczaj służą do dziergania czapek. Także oprócz, mamy tutaj 8 par drutów, występują również akcesoria przydatne wiarką, czyli takie misie, gdy nie dziergamy, gdy odkładamy robótkę, żeby nam oczka nie pospadały. Korzystamy z takich końcówek, wkuwamy je sobie. Do tego mamy miarkę, druty, drut warkoczowy, bo wiadomo, że i skarpetki mogą posiadać piękne warkocze, markery, igły do chowania nitek, prawie tutaj do szycia nie, ponieważ jak wiemy, one służą do dziergania na okrągło, nożyczki, także takie różne akcesoria przydatne w trakcie tworzenia na drutach pończoszniczych. To jest wszystko od firmy Aldi w takim ładnym etui. Myślę, że czas, jaki niebawem nastąpi, czas prezentów, może być to jakiś pomysł dla dziewiarki, właśnie taki zestaw drutów pończoszniczych w ładnym etui, w pięknym kolorze, czegoż chcieć więcej. Także tutaj mamy komplet drutów, który się pojawił niedawno na naszej stronie. Tak wygląda. W ostatnich dniach mieliśmy dostawę włóczek Alize. I spośród włóczek Alize pojawiło się wiele kolorów takiej włóczki, która się nazywa Cotton Gold Hobby. Ona jest bardzo podobna do włóczki Cotton Gold, tylko moteczki są 50-gramowe, czyli na mniejsze projekty nie trzeba kupować całego motka 100-gramowego. Można właśnie mieć wiele kolorów w mniejszych motkach 50-gramowych. Kolorów jest mnóstwo pięknych, od jasnych przez różne pastele do ciemnych, na zabawki, na poduszki, na różne elementy, na druty, na szydełko. To jest ciekawa włóczka. Włóczka Naturale. Jest to, mimo tego włosa, który widać, jest to mieszanka wełny z bawełną. Proces produkcji, tak zwane czesanie włosa, spowodował, że włóczka posiada długi włos udający moher, mimo że w ogóle nie posiada w składzie moheru. Nadaje się na poncza, kardigany, takie grubsze zewnętrzne dzianiny. Raczej nie na sweterki blisko ciała, ze względu na ten długi włos, tylko właśnie takie zewnętrzne. Myślę, że jakieś czapki, poncza, chusty takie grubsze, zimowe, jak najbardziej. Dostępne w prawie 20 kolorach, także też każdy znalazłby coś dla siebie spośród tej włóczki. To jest włóczka Naturale firmy Alize. I jeszcze taka jedna włóczka, z której wzór sam powstaje. Tak sobie żartujemy. To jest Superlana Midi Motif, czyli motyw jest tak zafarbowana, tutaj może widać takie górna kamera chwyci, że z motka wyjdą nam różne wzory takie mini żakardowe. Tak jak czasami włóczki skarpetkowe posiadają, tak ta właśnie na sweterki można dla dzieci używać, różne paseczki, kropeczki, figury geometryczne powstaną właśnie z takich moteczków. Jest to mieszanka akrylu z wełną. Akrylu jest 75%, wełny 25%, czyli taka bardziej sztuczna, ale myślę, że na takie fantazyjne sweterki dziecięce jak najbardziej się nada. Także to jest z firmy Alize. Gorący news, dotarły pompony. Tutaj przedstawicieli kilku wyjęłam. To są już istniejące na naszej stronie kolorki, różne, do czapek. Tutaj to jest przedstawiciel 15 cm, bardzo puszysty i duży. Ten jest fantazyjnie pofarbowany, także
Jest i czarny, i brązowy, i szary. To jest jeden z moich ulubieńców. Mam czapkę z takim pomponem. Do wielu kolorów włóczek pasuje, bo wiadomo, że i do czarnej, ale też do kolorowych, które się tutaj powtarzają wśród tych wystających kłaczków. Także pompony dotarły, zajrzyjcie. I korzystając już tak na zupełny koniec z okazji, chciałam Wam pokazać, ponieważ filmu od jakiegoś czasu nie było, w międzyczasie pojawiały się u nas różne włóczki, które na przykład nie wiecie, jak wyglądają w robótkach. Mamy taką włóczkę, przepiękną, to jest włóczka Merino Plus Color. I pojawiły się dwa nowe kolory, których barwy z motka układają się tak. Przepięknie. To jest i na sweter, i na szalik, i na czapkę, i na kardigan jakiś rozpinany, na chustę zimową. Włóczka jest niegryząca, na męskie szaliki się nadaje. To też jest cenna informacja, bo jak wiadomo, panów zawsze bardziej gryzie niż panie. Także tutaj jest właśnie kolory Merino Plus Color, jak się układają. Są dwa nowe kolory. Tutaj jest kolor numer 17. A tutaj jest kolor numer 74. Tak wygląda. Także to jest jedna z włóczek, którą już mamy od dawna, ale właśnie to są nowe kolory. Włóczka Tosca Light. Włóczka, którą uwielbiam za jej układy kolorów, za to, jak się zachowuje w noszeniu. Tosca Light, kolor numer 206. Tutaj taki niebieski, piękny. Dla wielbicielek żółtego i musztardowego kolor numer 049. Tak wygląda. Dla pań, które lubią takie antyczne róże, kolor numer 148. Tak wygląda. A tu takie pastele, trochę szarego, trochę żółtego, kolor numer 030. Także takie są nowe kolory włóczki Tosca Light, będącej mieszanką wełny z akrylem. Nadaje się na sweterki, na szaliki, na czapki oczywiście. Włóczka Tosca Light. Taka całkiem nowa włóczka z firmy Lang. To jest Drago. Drago dostępny w kilku kolorach. Brakuje tutaj jeszcze żółtego. Można ją przerabiać na dwa sposoby. Albo wyciągając w trakcie robótki te wystające kolorowe kłaczki i wtedy właśnie wygląda jako wystający kłaczek, albo wplatając ją, nie przejmując się wyciąganiem z robótki, tylko wplatając ją, wtedy powstaje kolorowe zgrubienie. Także sposoby przerabiania tej włóczki są dwa. Przykłady działań są dostępne w gazecie FAM, na naszej stronie, na stronie Langa. Można zobaczyć, jak w robótce przedstawia się ta włóczka. W przepięknych kolorach. Ta czerwień jest naprawdę bardzo antyjesienna. Włóczka Dragon, będąca mieszanką, już Wam mówię czego, moheru, wełny, poliamidu i akrylu. Pytacie często, czy gryzie. No akurat ta pozycja mnie nie gryzie, chociaż oczywiście to jest zawsze bardzo indywidualne odczucie. To jest włóczka Drago. I w związku z tym, że na dworze już jest naprawdę bardzo, bardzo jesiennie, deszczowo, to chciałam Wam pokazać takie bardzo energetyczne zestawienia włóczek, które już są na naszej stronie od dawna, ale podane jako zestawione razem w czerwieni, bo w tej jesieni modna jest czerwień, różne jej odcienie, to naprawdę aż się serce raduje i od razu chce się posiadać coś tak energetycznego jak z tych kolorów. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj pokażę tak pokrótce. Jest to Alpaka Super Light, Lusso. Lusso, z którego niedawno zrobiłam sweterek w kolorze takiej krewetki. Ma kolągwy, jak to sobie żartuję w domu. Włóczka nowa, nowena. Nowena kolor, piękne jesienne kolory, takie śliwki. Włóczka Passione, którą wiem, że lubicie i powstają z niej piękne rzeczy, jakie do nas przesyłacie zdjęcia.
Mohair Lux w pięknej czerwieni. Bardzo kobiecy kolorek. Mohair Lux Lamé w takiej krewetce. Piękny. Ta nitka srebrna jest bardzo delikatnie prześwituje, także nie jest taka takim błyskiem nachalnym, tylko takim subtelnym połyskiem. Mohair Lux Paillette z cekinkami, też w takim kolorze bakłażana, jesień przepiękna, się od razu kojarzy. Merino 70, doskonała włóczka na czapkę w kolorze czerwieni. A z tej strony mamy Donegala czerwonego, czyli kto lubi tweedy, spójrzcie, jaki piękny przedstawiciel czerwonego koloru w Donegalu. Dwie włóczki, które uwielbiam. Italian Tweed z jedwabiem włóczka. A tu mamy Yak Tweed w takim brązie, kasztan brąz. Włóczka Yak, następna moja miłość. Także w takim brązowym kolorku, bardzo jesiennym. Fantomas, który być może niektóre osoby gryzie, ale sweterki z tej włóczki się absolutnie nie zużywają. Także polecam tym, którzy nie są bardzo wrażliwi właśnie na sweterki, nie ulegają mechaceniu z Fantomasa. Grubsza wersja Fantomasa to jest Turing. To samo, tylko grubsze. Też w pięknej czerwieni. No i ten Donegal. To wygląda razem naprawdę tak, że od razu chciałoby się wybrać druty i zacząć jakiś projekt czerwony właśnie, dający energię przed tą nadchodzącą jesienią, która no już tak puka mocno do drzwi, wieje bardzo. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że o rękawie czegoś się dowiedziałyście i do następnego razu.